Dobry wieczór widzowie, kiedy zacząłem ten format, było tak zimno, było tak strasznie, marzyłem o tym momencie, jest rozpoczęcie wakacji, niestety nie ma z nami Przemka, którym kręciłem pierwszy odcinek, niestety, drugi niestety jest z nami Mateusz. Macie Mateusza? Ja mam! Jestem też ubrany, bo wiecie, miałem zakończenie roku i tak dalej. Słuchajcie, jak dzisiaj będą mnie ludzie pytać o zdjęcie, to będę im kazał mówić jakieś okropne rzeczy, bo jak robię te zdjęcia, nie mam czasu nagrywać. Boże, jaka piękna dziewczyna! Zobaczcie, jaka ładna dziewczyna. Skończyłyście szkołę dzisiaj, tak? Jakie oceny? Nie, matka my już dawno. O Boże, jakie wariatki. Ile w te dwa miesiące chłopów było, dziewczyny? Tylko tak z ręką na sercu. Dobry temat na dzisiejszy wieczór. A bo co, bo dlaczego? Bo to nie jest dobry temat. Ktoś się rozstał, tak. Nie mamy... Ktoś się rozstał, jest mega swój. Ja widzę. Kto się rozstał? Ona? Ta najpiękniejsza. Nie! Yeah! Sukces! Nie dalej się rozpłynie, że jest ciepło. Jeszcze się ona rozstała, jak fantastycznie. No i mamy damski wieczór po prostu. Nie macie, jest, ja idę z wami, żeby was ochraniać, dziewczyny. Zgubisz telefonu dzisiejszego telefonu. Ja nie zgubiłem telefonu. Zgubiłeś telefon. Ja kłamałem tak, żeby ci nie dać numeru. Fajne dziewczyny, totalnie jest wolna. Mają pisać... O jasne, zadzwońcie po prostu. Wszystko. Nie, tak, ale musisz dać jakieś wysokie wymagania, bo będą pisać wszyscy, stara, bo moi widzowie, ma mieć apartament na Złotej, tak? Nie, u mnie się liczy intelektualny, żeby był mądry. Ale to jest niemierzalne. Każdy myśli, że nie jest głupi. Rozumiesz? To musi być tak. Wzrost, waga, rozmiar fajki. Rozumiesz, co chodzi? Chodzi o to, że musi wydać 100 tysięcy złotych na jej metamorfozę. Nie. Boże, nie róbcie z niej wiejskiej dziewki, czy to F stawiłem tak opcjonalnie. A, metamorfozy raczej nie potrzebuję. Nie no, stara, ty jesteś metamorfozą polskich kobiet, Boże, jaka piękna. Już mi nie słoć. No a jak inaczej się dostanę do łóżka twojego? Co ja mam zrobić? Pomóżcie, co mam powiedzieć teraz? Żeby ci pościelić. No ja myślę, bo ja nie będę sprzątać po tobie. No to jesteśmy wstępnie umówieni. Dobra, to inaczej, w innym wymiarze, gdzie ci się podobam, w innym uniwersum idziemy na randkę, w tym uniwersum nie idziemy, ale w tamtym to był naprawdę ogień. I ty się zżygałaś do łóżka, dziękuję. To do odcinka wmontuj. Jak on ma na imię? Oliwia. Ty nie wiesz, jak on ma na imię, twój montażysta? Karena, laska ma totalnie 20 tysięcy, kochani, bijamy 30 koła Karenie, po złości, bo ona nie chciała. Powiedział, że jak jestem mega NPC-tem, to sobie zrobimy zdjęcie. No jesteś NPC-tem. No jestem. To dawaj fotę. No dobra. Żeby pasuta spotkać. Ja pierdol, ale ty jesteś ładnie ubrany. Właśnie daj mi się, zobacz jaki przystojniak. A ty jesteś ładnie ubrany. A ty jesteś brzydko. Chłopiec. A ja? A nie wiem, oceń. Wyglądasz jak osoba z biednej rodziny, ale... Serio? To nie jest obraza. Która się stara, ale jej nie wychodzi, ale... Aha, czy tak mnie disujesz? Ale nie ma gustu za to, ale za to nie jest przystojna. Aha, serio, tak mnie k***a zmieszaj z błotem? On jest piękny. Oczywiście, a ja jestem gejem. Serio, jesteś gejem? W piątki, tak. Piątki? A w soboty? Nie, już co mam? W niedzielę do kościoła idziesz? Jak w niedzielę, jako gej zwariowałeś? To jak? Chyba tak. W ogóle ciekawe, jak gej do kościoła wchodzą, tak pewnie? Ja nie wiem. Zawstydzeni to. Stary, ja nie wiem. Czy widziałeś klauna, co się chowa przed gejami? Nie widziałem. A ty widziałeś? No właśnie, ja widziałem. Jak masz na imię? Weronika. 18 lat masz? Mam. A nikogo to nie obchodzi. Chodź, ty jesteś chłopakiem? Nie, nie jestem. Przyjacielem. Kolegą. Jesteś we friendzone? Nie! Nie! Się głos łapie. To jest skomplikowane. To jest skomplikowane? Kochasz go? To nie jest skomplikowane. Czyli wprost jesteś wolna i... Mamy w Ligę Legend wieczorami, to tyle. Ale w sensie bez ubrań? Bez ubrań, nago, jak się da. O Boże! Ta, bez kidu? Z tobą zawsze, wszędzie, na koniec świata. Boże, kanał Pasut łączy ręce moich widzów z siuszakami moich widzów. Słuchajcie, macie ten kanał oglądać z rękami na wierzchu i dziewczyny też. No, a nie tak, że oni niby coś tam szukają, wiesz, co chodzi? A co jest ten sławny operator? Nie, to jest ten drugi. To jest ten na zamianę. Aha. To jest Telewizja Polska i mówimy właśnie, dlaczego młodzi ludzie głosują na PiS. Ja nie głosuję na PiS. Dlaczego? Bo są... Bo są najlepsi. Nie no, takie żarty. Co ty mówisz? A wy w ogóle, wy możecie głosować? Oczywiście, 21 lat.
Ale to nie IQ, ile? Od 18 lat można... Od 18 IQ? Ale kobiety też? Kochany, ja zdawam maturę z WOS-u, ja wiem, o czym mówisz. Ty mówisz. Kobiety też mają prawo wyborcze? Tak, mają. Myślę, że tak. Od 1940 będego. Od 1918. Dobra, okej. Okay. Jak się czujesz jako kobieta z prawami wyborczymi? Dobrze, przynajmniej mogę cokolwiek powiedzieć. Tak? I idziesz na Konfederację głosować, stara? Tak. O! I to bez żartów. Bez żartów. A ty na kogo dlaczego? Głosujesz? Nie powiem, bo jestem neutralny, ale... No ale dlaczego na Konfederację? Tak serio, już bez żartów. Ja nie chcę się źle wypowiadać. A jesteś modelką? A wyglądam? Nie. Nie wyglądam. Ale wyglądam? Jestem wysoka, więc mogę być modelką, chyba uważam. Nie. Okej, to dziękujemy bardzo, pozdrawiam moją mamę. Ej, nieładnie tak. Słuchajcie, powiedziałem dziewczynie właśnie, że nie może być modelką, bo modelki są chudsze. Czy to jest niemiłe? Nie, przecież takie są realia dzisiejszego świata jakby. Ja nie mogę być modelką. Bo jesteś... Za gruba. Nie jesteś za gruba, jesteś mega szczupła. A, że była duża i teraz jest chuda? Tak. Jak to być takim? Ile ważyłaś? Dużo. Powiedz, Myszko, nie może zainspirujesz jakieś dziewczyny, co cię nie chcą ruszyć dupy. Ja ważyłam 80 kg i schudłam 22. Dobra, i jak się za to zabrałaś? Dla wszystkich dziewczyn, co ważą tyle, tak dużo. To jest ciężkie. Dieta MŻ, tak zwana mniej żreć. Tak? Po prostu. No i siłownia. Ćwiczenia? Kardio. Bo najtrudniejszy jest początek, nie? No. Co cię zmotywowało, żeby ruszyć te grube dupsko z kanapy? To jest też śmieszna akcja. Wszyscy mi mówili, będzie taki dzień, że wstaniesz i stwierdzisz, chcesz schudnąć. I tak było. Spojrzałaś w lustro? Tak. Tak jak w filmach. Dosłownie. Spojrzałaś w lustro nago i mówisz, nie chcę być tą osobą. Tak, tak. Dobra, gratulacje, słuchajcie. Nie ten przegrywa, co jest gruby, tylko ten, co nie walczy o to, mimo że co... Wiecie, o co chodzi? No i naśladowania. Masz teraz więcej bolców, jak schudłaś? Nie. W sensie, ja zawsze miałam dużo, bo ja zawsze miałam ładną twarz, tak mi się... To prawda. Mu się pochwal. Co? Mają. Masz dziewczynę? Nie, nie mam. Ma dziewczynę? Nie, nie wiem, czy mogę mówić. A ty jesteś dziewczyną? Może chyba, że ja jestem dziewczyną? Jej, no pewnie. Czy jesteś? 24 godziny na dobę. Dobra, ona ma dziewczynę, tak? No, nie wiem, czy mogę zdradzić. Mleko się wylało, ale nie, bo oni są naprawdę z werolami. Jak oni usłyszą, że ty się z dziewczyną całujesz, to... Masz zdjęcia, to bym zobaczył, żeby wiedzieć, czego im nie pokazuje. Nie mam dziewczyny. Wolna i do wzięcia. Przez chłopa czy dziewczynę? Przez chłopa. Chłopa. Jaki ma być? Wysoki, brunet. Bardzo dobrze. 1,90 m? 1,90 m. Jak mój były, pozdrawiam. Ja mam 1,90 m. O! Jest, bro! Ja mam dziewczynę, więc nie mogę. Ale miło poznać, Michał. Za ten chęczek twoja dziewczyna ci jebnie. Kurwa. To będzie widać. Przepraszam. Tak, to jest dobry chłopak. Nie bij go. Nagrywaj wszystko. Jak wejdziesz do domu, nagrywaj wszystko. On tylko udawaliśmy. To ja mu zapłaciłem, on jest aktorem. No. Ale... Idź już lepiej. Odjeźdź, odjeźdź. Siema. Dużo tak związków rozbiłaś jak ten? 4. Słuchajcie, mamy tu dwie dziewczyny i geja. Nie, skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałem, że jest gejem? Widać, że coś z nim nie tak. Ja żartuję, ale nie, ja już po prostu rozpoznaję gej radar, wiecie? Zazwyczaj jak się ładne dziewczyny idą, tutaj akurat jest jak jest, tak? Dzięki, nie ma za co. Ale tutaj chłopak jest gejem, może być. A dobra, ja nie jestem. Przepraszam za to. Co? Ja generalnie kwiatki rozdaję. Sam. Sam. Nara, strasznie dużo chłopów się zleciało. Ale tak do nas wszyscy. A wy jesteście siostry? Wiadomo, do tego. My jesteśmy siostrami, nie, bo to jest tak, że ja mam... Ja uwierzę, bo... Posłuchaj, to jest dobre, naprawdę. Ja jestem z jej bratem. Poczekaj, ja mam przyrodniego brata. Przyrodzeniem, brat ma duże przyrodzenie. To też. A ty widziałaś brata przyrodzenie? Co to się dzieje na tych ulicach, ludzie? To też, ale ja mam przyrodniego brata i go zezwalałam z moją najlepszą przyjaciółką. Genialne, bo teraz masz tak, święta widzisz od dwójkę, prezenty im jedne, w ogóle... Taki był plan. A nie myślałeś, żeby dla brata kogoś porządnego znaleźć, czy jednak... On jest bardzo porządny, bardzo porządny. Dla brata kogoś porządnego, nie dla koleżanki. Nie no, fantastycznie jestem, bardzo fajnie to wymyśliłaś. Dzięki. Sprytne. Takie przemyślane bardzo. Ale a nie czujesz trochę, że wiesz, że no, że pukasz jej rodzinę? Ale to jest mega... A wiesz co, no... Nie jeździ, to ja ci pukam rodzinę. Wiesz co, ona mi tak mówi codziennie. Nasz deal jest tutaj, nie? Ale nie, na początku trochę mi było głupio, ale teraz potem, już mi nie jest potem głupio. Potem już bierzesz to, szary.
czerpiesz to mięso już bez skrupułów w ogóle. Myślisz o niej i on cię tam siada na biurku, jej zdjęcia. Ty kopa w te zdjęcia, nie chcę na nią patrzeć. Tak się żyje w Warszawie, tu nie ma żadnych świętości. I właśnie, a propos świętości, jeszcze na koniec. Niech cię Bóg wyleczy z tej choroby, młody człowieku. Jakiej? No mówiłeś, że ci podobają chłopaki. Niech cię Bóg wyleczy. Nigdy tak nie mówiłem. A, dobra. No to nie, to zdrowy, zdrowy! Wyzdrowiał! Czemu pierwsza rzecz, którą zrobiłaś, to jest złożenie klap marynarki? Klap marynarki to? Żeby nikt się w deski nie patrzył. Ktoś ci będzie w piersi patrzył. Ty jako pierwszy przed chwilą. Chyba sobie żartujesz. No naprawdę, tym podbitym okiem. Ja patrzyłem, czy ty nie masz jakichś takich zmian skórnych, żeby od razu byśmy poszli do lekarza. Dzięki, dzięki. Ale uwaga, wielka fota. Zrobił zdjęcie kebaba w ogóle. Dokładnie. Powiecie coś mądrego. Pięć wystaw. Mokrego, mądrego. A mokrego? Co masz mokrego? Wszystko. Włosy? Dokładnie. A tak. To może być. Za grubo dla mnie, lecimy dalej. O, cześć Nikola. Siema. Siema, aktorka, chodź. My już się widzieliśmy. Kiedy? Batory rozpoczęcia roku walta temu? Nie przypominajmy. Nie przypominajmy czasów, kiedy chodziłem pod liceum i szukałem tych... Nie, proszę mnie zdejmować, jestem anonimowa. Jak jesteś anonimowa? Ty za malutka, żeby być... A dobra, w sumie się wszędzie możesz schować, bo jesteś taka malutka. Dokładnie. W szkole pytanie, jaka średnia, ty dzbanie? Mam kłamać czy nie? Powiedz prawdę. 3,75. Co? Ty jesteś głupia? Co? Nie, przepraszam? 3,75 to jest... Druga liceum! Jak ty się starasz? Twoja przyszłość jest w twoich rękach. Nic innego nie ma... A masz 18 lat? 17. No to tylko twoja przyszłość w twoich rękach. Nic innego nie powinno być. A w czyich innych, przepraszam? No. Uwierz w siebie i wracaj do nauki. Zamiast siedzieć w... A ile miałeś w mojej klasie, przepraszam? Powiedziałbym ile, ale ona ma 17 lat. Nie, no tak serio? No. 7,5. Jeszcze raz. 7,5. Idź się uczyć, wracaj. Jestem załamany. Ja tobą też. Możesz lepiej. Ja tobą też. Jak mnie wypoliczkowała. Boże, Nikola, zobaczcie, ona w każdym odcinku jest coraz piękniejsza. Czemu mnie za każdym razem zdzwaniasz, żebym tu przychodziła? Wprawdzie się pobazgrała się błyszczykiem, albo jakiś chłop ją zaczął całować. Nie, to nieprawda. Nikola! Zobaczcie, jaka ona jest śliczna. 2 na 10, tak. Jesteś... Ja nie powiedziałem nigdy, że jesteś 2 na 10. Ocen ją, proszę, ocen ją. Nie, no ale ona zapierdala jakiś... Albo się coraz lepiej ubiera, bo wiem, że ona wie, że mnie spotka. Nie, to nieprawda. Coraz lepiej się ubiera. Nie, dosłownie. Nie, ale masz grono fanów w moim formacie. Jakbyś chciała zakładać... Bo ty nie masz 18 lat jeszcze. Mam. Jakbyś chciała zakładać tylko wiatraki, to tylko mówię, to byś zarobiła na tym. Wyzrozą tylko wiatraki. Nie. No. Nie? Nie. To nie w twoim stylu? Nie. Czemu ta mrówka mnie zaczepia? Znasz tę mrówkę małą? Znam. To twoja przyjaciółka? Koleżanka, tak. Miałeś zakończenie roku szkolnego? Miałam. No i co? Jaka średnia? Takich rzeczy się nie zdradza, moi drodzy. Trzy pewnie! Ale jesteś ładna, to nie ma żadnego znaczenia, jakie masz oceny. Ma bardzo duże znaczenie. Jak jesteś brzydka, to tak, ale jak jesteś ładna, to możesz mieć słabe oceny. Tak, i tak ma, pamiętajcie. Nie wiem, bo to jest takie chore psucie głów młodym ludziom. No ale dlaczego? Ej, no dlaczego jakby... Zjedzisz jak mucha, zlatuj stąd. Zjedzisz właśnie. Masz takie czerwone oczka trochę. Miała 18 lat, to bym ci taką ripostę dał, to byś zemdlała, ale masz szczęście. I wracaj do książek lepiej. 17 lat jesteś niepełnosprawna i jedź do domu. Kolej, ty powinnaś być gwiazdą. Każdy mi to mówi. No nie, i co? Jak... mnie to powiem, zaraz mnie za to zhejtujecie. Oczywiście, że tak. Hejtujecie wszystko, co powiem. Ty nie rozumiesz, Nikola. Ode mnie, od moich widzów zebrałaś już takie komentarze, że gorzej nie będzie, rozumiesz? Ja wiem, ale... Gorzej nie będzie już. Lepiej zaczynać od dobrego. Nie, lepiej zacząć od sekstaśmy karierę. Oj, na pewno nie. Znaczy nie ze mną. No ale na pewno jest nikim. Tam jest taki gość, co za setkę zrobi wszystko. Dobrze, to poszukamy mu, zaraz jemu znajdę jakąś, spokojnie. Tobie, nie jemu. Ale no nim mi nie potrzeba. No dobrze, to jakie plany na wakacje, Myszko? Jakie plany na wakacje? Plany na wakacje są takie, że zaraz jedę nad morze na 3 tygodnie, a potem do Stanów na kurs językowy. Gdzie nad morze jedziesz? Może się spotkamy tam. Na Openerze będziesz? Będę! Boże, widzimy się z Nikolą. Mam nadzieję, że będzie 1/3 tych ubrań, co masz na sobie teraz. Mogę, nie. Mogę poprowadzić wywiady, uwierzcie mi, będą ciekawe. A tam najgorzej, tam Zuzia stoi, która też u mnie prowadziła. Zuzia, ona powiedziała, że lepiej poprowadzi wywiady niż ty. Baby, współpraca? No, współpraca. Ale dobra, powiedziałeś się lepiej niż ja, tak nie, bezpośrednio. A zgadzasz się na procent 75-25? Pół na pół, jak będziemy... Nie, 75-25. Jak mamy... Ale ja byłam pierwsza! Nikt tu nie zarobi, bo... Baby!
pamiętajcie, nigdy nie ufajcie żadnemu chłopakowi, chociaż mówi, że dostaniecie 100%. I jakby wiecie, taki Robert, nie? Niby wydaje się porządny, tutaj ci obiecuje 20% i tak dalej. 20% mi dasz? Myszko, 20% z czego? Z zysków? Ja. Ale ja liczę zyski. Z tantiemów. Jak piosenkę nagramy, to do tantiemu, to za X-u. Zaśpiewamy. Ty jesteś pijana, co? Troszkę. Wyszedł odcinek i jeżeli mówiliście, chcemy Zuzi, macie Zuzię. Chcieliście Zuzię, macie Zuzię. Daj buziaczka i lecę. Tak jak szefa się całuje. Bitch. Szefa się nie całuje. Dawaj, dobra odpowiedź. Ktoś wrócił na kanał Pasud. Siemaneczko, ty Pasud znowu razem. Daj, razem, ale co? Jakimś... Razem przed kamerą. To, nie wiem co powiedzieć, serio, a zatkałem, zawstydziłem się. Co u ciebie? Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak podeszłam do niego i mówię, przepraszam, mogę zdjęcia, on do mnie spierdalaj. No bo ci ludzie podchodzą z tymi zdjęciami jak takie NPC-ty. Powiedz, jestem najgorszym NPC-tem, to zrobimy sobie zdjęcie i mówią. A, okej, okay, ale ja nie chcę zdjęcia, już mam 300... Już odleciało nam. My to mamy za dużo trochę. Nie, no mamy dużo zdjęć i filmów razem. Tak, już... Wiktorio, czym się zajmujesz obecnie, bo nie wszyscy widzowie moi wiedzą. I czy... Obecnie pracuję w ambasadzie GOATS i jest to niesamowita praca. Zapraszamy cię, Robercie. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żebym ja do GOATS poszedł. Znaczy, no nie no, zapraszamy na pewno do ambasady. Siedzą i tak, ty podobna do Wiksy. Ale strasznie dużo komentarzy jest. Ta jedna, miałem ze trzy dziewczyny podobne do Wiksy. Tak? Każda dziewczyna, co się ładnie uśmiecha i ma ładny uśmiech, to jest podobna do Wiksy. Nie, Wiksa jest wyjątkowa. To prawda. Na szczęście jest tylko jedna. Było więcej. Już drugiej takiej na szczęście nie spotkasz. No. Może niestety, może niestety. Marynarkę, skąd ty ją wziąłeś z dyskontu? To jest właśnie życie singla, nikogo nie muszę słuchać, nikt nie kontroluje tego, jak się ubieram. Widać. Dobra, nara, dziękuję. Słuchajcie, Pasud! Już panie mnie zapraszają, chcę, żebym na czerwonym planet i zginął. Ale zobacz, praktycznie wyglądamy tak samo. No, lepiej wyglądasz ode mnie. Słuchajcie, to jest taka przykładowa dziewczyna, co idzie na niuans, tak? Z daleka ładna, jak szybko się wyostrza, wszystko. Co ty mówisz? Nie, no dobra, jest. Przecież to są takie żarty. Boże, totalne ślicznotki. Ja Wiktoria, nie Boże. Ja jestem Bogiem twoim. Jesteś Bogiem moim, no dobra. Bogiem. Jeszcze raz, bo dziewczyna coś miała w buzi. Ciebie. To jak najpierw... Żeby mieć mnie w buzi, to niewiele trzeba, naprawdę. A mogę tak obok ciebie stanąć? Możesz pokazać outfit? Pokazać się? Fajna dziewczyna, wysoka. Nie trzeba na palcach przy niej stawać. Się z nią remontuje łazienkę. Jesteśmy do szpilki 16,5 cm. To w jakie? Tańczycie na ruce? Tak. Ale trafił w ogóle idealnie. A jakby was nazwać szonami, to byście się obraziły? Nie. Okej, okay, czyli lekkie szonki jesteście. Lekkie mogą być. Chodzi o pieniądze w ogóle. Tak. Słucham? Mówisz koleżanko? Chcesz umówić koleżanko? Fajna jest. Nie wiem, czy masz budżet. Powiem ci tak. 50 za 5 minut. Krótko i na temat. To mówisz o tańcu, tak? Tak. Taniec pełen styl. No to 155 minut. Nie, panowie, Sigma Mail. Dobra dziewczyna, kiedy zaczęłyście? Tygodnie temu. Tak? No i jak, dobry hajcik pada? Na razie tak średnio, no. Ale będzie lepiej. A nie czujecie się zawstydzone, nie czujecie nie, się oblepiani? Z niektórymi tak, ale nie zawsze. A nie proponują wam więcej? Proponują, ale my odmawiamy. TikTok nie banuj tego, błagam cię. A my tylko legalne kontenty. To jest my takie tanie, tańczymy. To po prostu tańczycie. Tylko tańczymy. A ubrania macie gdzie indziej zostawione w praniu? Być może. Okej, dobra. Na podłodze leżą. No w usta, ale to za to się więcej płaci. Dobra, zrobię ci blika. Żartowałem, nie zrobię. Tak. Ile chłopów w te wakacje? Jeden. Dobra, trzech. Trzy tak idealnie, prawda? Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia jest piękna, mądra i wolna. Nie. Znaczy mądra nie jest, bo ma... A to nie wiem, zastanowię się. Czy zajęta jesteś? To skomplikowane. O. A on wie o tym, że to skomplikowane? Ja o tym powiedziałam. Dobra, czyli tak, zrywa z chłopakiem przed wakacjami, żeby poszaleć wakacje, wróci do niego we wrześniu. Summer girl. Obujesz jak faceci, wiesz o tym? Ja? O nie! Tak. Ja nie! Chłopy tak robią, że rozstają się przed wakacjami, w wakacje robią co chcą, potem we wrześniu. Cześć kochanie. Znaczy ja nie polecam tak robić, ja polecam tak robić. Ze mną nikt w związku nie jest i nie chce być. Spotkałem się chwilą moją byłą, to do tej pory biegnie. A nie ma dobrej kondycji. Nieważne, jest w ambasadzie teraz. Ona teraz, wiesz co? Ona teraz w ambasadzie pracuje. Pisem? W ambasadzie pracuje. Aha, w ambasadzie. No to nie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A, to pozdrawiamy jednak. A to ty masz do mojej byłej zazdrosna, już jesteś? Nie, ale ty mówisz, że to była. No to nie pozdrawiamy jak była, co? Ale to jest dobra była. A, to pozdrawiamy jednak. To jednak pozdrawiamy.
Idź do domu, popraw te dwójki. Damian był na formacie i Przemek go nie wstawił. Bardzo dobry content był. Ale nie no, nawet się zaśmiałeś. Oczywiście, że był dobry, tylko Przemek połowę ludzi wyrzuca, ale wiesz co? On jest taki złośliwy, że wyrzuca tych najfajniejszych. Czy on robi to na Oczywiście, że robi na tylko pytanie, czy na totalny, czy tylko na trochę? Damian musi być, rozumiesz? Pozdrawiam każdego, oprócz Przemka, bo mi nie wstawił. Wasz ziomek się skarży, że zawsze ma najgorzej, czemu? No bo jestem czarny, nie? Zawsze gdzie nie pójdę, to jestem czarny, nie? Nie wpuszczą. Czemu traktujecie kolegę inaczej ze względu na jego kolor skóry? On sam chce być traktowany inaczej, się na to zgadza, więc... A, rozumiem! Ale trudny rok szkolny był, co? No, my też na zakończeniu. A masz chłopaka na to lato? Mam chłopaka na to bardzo lato. Dobrze, stoi pewnie gdzieś tam. W domu jest? No w domu to bym nie powiedziała, że jest, ale nie przyjechał. W Radomiu? W Radomiu, bo ona ma chłopaka z Radomia. No trudno, no co dostało się, no. A może właśnie lepiej dziewczyny, bo dzięki temu ma weekendy bez chłopa. Co ty? No sobie szaleć. No właśnie, ona ma tak naprawdę praktycznie ciągle wolne. No i na przykład z wami na przykład, bo wy jesteście singielkami, tak? No tutaj jedna jest. Nie szkodzi! Znaczy, ty też jesteś śliczna oczywiście. Dziękuję. Ale ona też jest śliczna. Powiedz mi, że ma 2 metry wzrostu i wielkiego tego, no. No ma wielkiego, no ma, no. Więc panowie, to dlatego. Wzrost, no nie wiem, chyba 190 ma, coś takiego. No nie, chyba nie. Dobra, 185. Co? A tam to też takie ile? No, tyle samo. Nie, niemożliwe, to jak słoń. No nie widziałam. W ogóle nie widziałaś jej chłopaka? Jej nago? Chłopaka nago? Nago nie, ale widzieć widziałam. A chciałabym zobaczyć nago. Kurwa, co? Żartuję. Wy widziałyście Jonatana nago? Nie, ale na basenie byłyśmy z nimi. No prawie było, no prawie się udało, ale no nie wiem. Nie wiedziałam o tym, szok. To jest chyba normalne, no to jest taka ludzka ciekawość, no. Nie, mój chłopak z Radomia jest normalny, w miarę normalny. Takie związki to się szybko rozpadają, nie? Bo to mu... Radomia? Nie, że młodzi ludzie. Za tydzień jest open, to będziecie wolne już. Tak. Jedziemy, no tak, Kendrick Lamar i tak dalej. Spotkaliśmy już ją kiedyś, jak było zimno. Teraz niczym kwiat rozkwitła na gorącym. Tak. Niczym mleko zepsuła się i śmierdzi. Ja bardzo ładnie pachnę akurat. Mogę cię powąchać? Śmiało. Skończyłaś szkołę? Zdałam. Zdała, zobaczcie, bohaterka, wprawdzie ledwo, ale zdała. Taka ładna i do tego w miarę mądra. Tak, nie, ja tylko z frekwencją miałam problem, ale wyrobiłam. Niegrzeczna. No bo szkoła, komu się chce chodzić do szkoły? Totalnie nie tobie, bo jesteś niegrzeczną dziewczyną. Myślę, że większość też nie chodzi do szkoły. To nie. Jakie plany na wakacje, skarbie? Wielki spontan wyjazdy ze znajomymi. Zwariowane wakacje młodej nastolatki. Ile chłopów te wakacje? Nie taka jestem, ale nie znam. Jeden chociaż. Jeżeli jeden, to tak na poważnie. Jednemu, żeby się na poważnie do września. No może być wakacyjny romans, ale będzie tylko jeden. Ale no właśnie, jednemu się poszczęści, 40 milionów jednemu tylko. Bardzo jesteś ładna. Dziękuję. Często to słyszysz od 40-latków? Skromnie mówiąc tak. Cofam to. On niestety od starszych. Nie no, bo... Cieszę się tym, co mam. Czego niestety? A jaki maksymalny wiek? 22. Przykro mi. Co tu się dzieje? Nie no, takie mam standardy. Nie, za stary nie lubię takich. A po to ci standardy, nie lepiej być po prostu. Nie, musi każdego brać. Musi chłopak mieć dobry vibe i dobrą gadkę, mi to wystarczy. Tylko pamiętaj, chłopaku, że wiążesz się z kimś, kto ledwo zdał. W frekwencji tylko, co też super. Ledwo zdał z matematyki. No tylko dziewczyny bierze. A kto mówił, że jakieś równouprawnienie będzie? Ale jak to równouprawnienia, mordo? To jest... Nie ma równouprawnienia, nie ma. Kocham dyskryminować. Ale ja kocham Legię. Dziewczyny, syjdą wakacje. Każdy trochę będzie bardziej diabłem. Planujecie ostre zabawy na tych, na chłopach, czy nie? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Raz się żyje. No dokładnie. Możesz być moim mężem. Zrób obrocik. Boże, ona jest przepiękna. Dziękuję bardzo. Masz piękną buzię i osobowość. O czym mówiłem? Zamyśliłem się. Wyglądasz na aniołka takiego. Na aniołka? Na co? Na aniołka, nie aniołka. Zdałaś szkołę? Zdałam, jestem na studiach. Brawo, jakich? Zarządzanie. No, czyli dobrze zdałaś. Ale co, na Koźminie tata płaci? No, jestem na Koźminie. Tata płaci. Znaczy, że cię kocha, bo inwestuje w ciebie. Tak, ale powiem wam, że naprawdę Koźmin to jest super uczelnia. Chłopaka masz? Nie mam. Szukasz? Tak. Jakieś wymagania? Żeby był takim trochę wariatem, ale pozytywnym. Po
prostu uwielbiam pozytywnych ludzi. Chory psychicznie i wynik wirusa HIV ten dodatni. Nie, to nie. To raczej nie. Tylko bo jesteś spokojną dziewczyną, co? Ale wyglądam na taką? Tak, wyglądasz na takiego aniołka. A bo zresztą... to taki outfit. To zrób obrocik. Boże, jak grzeczna dziewczynka, studentka. Wolisz, jak facet ma duży bukiet, czy mały bukiet? Duży, duży. Kochanka woli duży, ja się nie wypowiadam. Ona woli waginy. O, czyli w ogóle cię bukiet nie interesuje? W ogóle bukiet. Ciebie interesuje wieniec? Tak. A masz dziewczynę? Mam, tutaj jest. To jest moja dziewczyna. Jezu, witam. Jezu. Czy nie wstyd wam jest być gejami? Nie, nie wstyd. Chcecie się z tego wyleczyć, ani nic? Nic, nie. To nie jest choroba. Przepraszam bardzo. Oczywiście, że nie. To są pytania prowokacyjne, które prowadzą do wniosków. Boże, jakie piękne. Nie ma się czego wstydzić, myszki. Tego nikt nie ogląda. Nie wiem, ja dzisiaj już oglądałam, więc... Ale nikt wart szacunku tego nie ogląda. O to mi chodziło. Jak po maturce? Ja jeszcze nie miałam maturki. Ja miałam. 18 lat masz? Mam. Boże, jesteś taka niegrzeczna. Nad morzem sobie zrobiłaś. Ty to jest tatuaż... To jest prawdziwy tatuaż? No. Wygląda jak taki z chipsów. Tak? No, bo z lejsów zrobiłam. Jak ty będziesz wyglądać na starość, kochanie? Maksymalny wiek chłopaka? 30. 6? Nie, 30. 30, a ty? No mój ma 26. Pytam o maksymalny wiek Stanika. Maksymalnie. Myślę, że nie ma ograniczeń, szczerze mówiąc. A ja w ogóle, dziewczyny, wyjeżdżam pod namiot w ogóle. Tak, tak. To możesz zabrać z sobą. Organizuję wam taki mały namiot z Biedronki i jedziemy pod namiot i będzie mega gorąco. I to jedziemy we trójkę pod namiot. Możemy jechać. Nagramy to naszej widzom. Dobra. Ej, super, serio mówicie? Weźmiecie ten spray na komary? Weźmiemy. We're gonna find you a Polish wife. Let's do it. I like Polish girls. Okay. What about her? What's your name? Zuzap. Do you know what my name is? No. Lucas. Are you from Warsaw? Yeah. Oh, szuka żony. Nie, dziękuję. She's interested. Okay, I'm interested too. Obviously. Ja mam męża. You got a husband? Yeah. She's taken. Come on. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Dziewczyny, szukamy męża, jak nie chcecie być jego żonami, to jesteście rasistkami. To jest Lukas. Lukas jest z Turcji. Ja mam chłopaka. She's taken. Don't lose hope. Pope said don't lose, you know who Pope is. Of course, yeah, of course. John Paul II. Yeah. The biggest Pope in the universe. Yeah, bro. But you are Muslim. I am, my mom is. But Pope is better. Pope is better. Gdzie są te żony? You have to say, jesteś piękna. Jesteś piękna. Dziękuję ci, ale to nie do mnie, to do tej dziewczyny. They are all taken, my friends. Szukasz męża może? Szukam. Chodź. Lukas. I forgot how to say it. Nesie Branka. Nesie Spienka. What's your name? Julia, I'm Lukas, nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from Warsaw? Yes. My new Polish wife, have you been to America before? No, that's where I'm from. I'm from Miami. Oh my god. Yeah. Oh, you're my from god. You said you're from Turkey. Maja, wszyscy przed tobą uciekają. Szukasz żony może? Tutaj jest chłopak. Wstań, wysoki. Witam. Od razu do roboty. Tak. Dobra. Daj mi swojego Instagrama. Go! Jestem NPC-tem. Nie. Nie jesteś. Jesteś porządnym gościem, kurde. Oni chcieli zdjęcie. Słuchajcie, szedłem już do domu. To twój chłopak, tak? Nie, niestety nie. To mój. Twój chłopak? To mój. Nie, we dwie się napotoczyły. To nie jest twój chłopak. No. Napotoczyłaś. Mówi, że jest twoją dziewczyną. No i ja mówię... Nie dokładaj. Ja mówię, no dobra, dwie już... Niech będą, nie? Niech będą! Od biedy! Wiem, że zaczął się sezon godowy. Nie jestem kawałkiem mięsa, tak? Nie jesteś kawałkiem mięsa. Masz duszę. Nie można traktować jak zabawkę. Słyszycie, dziewczyny? Łapy przy sobie! Żartowałem! Słuchajcie, mamy nowych prowadzących! Witam was bardzo serdecznie na kanale Robert Pasu! My robimy pompki, on robi 3 razy więcej ode mnie. 3 razy więcej ma zrobić? Ile ma zrobić 3 razy więcej? On ma zrobić 3 razy więcej. Okej. Okay. To ja pierwszy. Liczysz to? 5! 6! 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 40, ciągnij do góry! 40, jest, ej! Ty, wyłbiem się. Oddycha, ziomek, nie? Dawaj! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 50, 60, 78, 9, 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 9
Miał być 3 razy więcej. Miałeś zrobić 20. Mówiłeś 3 razy więcej, ale co wy robicie? To co się ma znaczyć? Jako przyjaciele weszliście. Oczywiście. Tak. Tak. Jak najbardziej. Jak się bawicie? Gdzie idziecie? A nie będziemy chodzić wokół tematu. Jesteście razem czy nie? Pomidor. Nie odpowiem na to pytanie. Ghost czy ambasada? Ambasada! Twój pomysł na TikToki? Tak. Dobrze, jestem. Przekazałem jej ten gen twórcy. Coś się dorobiłam po pasucie, czegoś się dorobiłam. Oprócz depresji. Przynajmniej tak z 1,70 m. Dobra. Blondyneczka fajnie niebieska. Dobra. Albo brunetka niebieskie oczy. Dobra. Ładna. I charakter potem zobaczymy. Charakter to za 2 lata się okaże. Tak. Miał być 1,70 m niebieskie oczy. Blondynka niebieskie oczy. Ona ma tylko ma zeza, nie? No baba, akurat trafiłeś. Idziemy dalej. Ale on szukać narzeczonej. Nie, dziękujemy bardzo. Nie zainteresowana. Słuchajcie, chłop się poddał, zanim znalazł żonę, ale ja się nie poddam. W te wakacje muszę być porządnym facetem. Dzień dobry, CPU Polska. Mam. Życzę wam 18-latek pięknych, otwartych, gorących. W ich wakacji, tak? Skaczcie na główkę tam, gdzie jest płytko. Nawet tam, gdzie jest głęboko. Uważajcie na siebie. Subskrybujcie Roberta Pasuta. Tak, dokładnie. Ba! Słuchajcie, mieliśmy wychodzić i Mateusz na szczęście dostał gazem. Teraz przemywa to Red Bullem z mlekiem.